jeszcze o 6 km. Zostało zasłonięte. Zbliżamy się do węzła Radki. Minęliśmy. Znak droga ekspresowa. Właśnie jesteśmy na drodze ekspresowej numer S7. I jednocześnie w tym momencie wjeżdżamy na Badyńkę. Oczywiście z tego skanowaku się w tym miejscu zaczynała. Tak, i na tym odcinku jedynie Berlinka ma dwie jezdnie. Jest to właściwie prawdziwą autostradą. Wiadukt nad ulicą Skrzydlato. Przedtem ten wiadukt był właściwie atrapą. Teraz służy już do ruchu kołowego. Został całkowicie zbudowany od nowa. Obecnie tutaj po prawej stronie jest MOP, miejsce obsługi podróżnych, Nowa Holandia. Na stację Szelc. Nowa Holandia. A przed nami węzeł Elbląg Wschód. Całkowicie przebudowano od naszej poprzedniej relacji. Mamy znak koniec drogi ekspresowej, chociaż S22 jest też drogą ekspresową. Założeniem, że ktoś się dopiero w kierunku Warszawy, tak. Tego dotyczy znak koniec drogi ekspresowej. Tu jest obecnie znak drogowy do... Tu jest koniec drogi ekspresowej. To jest S. Obecnie do Braniewa zjeżdża się w prawo. Główną trasą jest trasa na Warszawę. Jesteśmy już na dawnej Berlince. S22, proszę bardzo, jest. Właściwie to nie wiadomo, czy jest to, czy ta droga jest drogą S, czy nie, ponieważ niektóre zapisy są zasłonięte, niektóre nie. Bardzo malowny czas jesienią. Mieliśmy WA2. Spotykamy tu charakterystyczne miejsca postojowe, techniczne tak zwane. Zobaczmy. Obecnie tu jest zrobiona droga dojazdowa poza Berlinką do okolicznych miejscowości. Dojeżdżamy do, jedziemy przez nowy most nad Kurzanką. Tutaj stary most nad Kurzanką.
wyprzedzania. Pasy do wyprzedzania są od strony Wisły Jagiellońskiej tutaj właśnie. Więc wjechaliśmy na Wisły Jagiellońskie. Pewnie wyprzedzanie źle w domu, bo to jest zjazd. Tutaj droga dojazdowa ma nawierzchnię żwirową. Widać dokładnie. Wszystkie wiadukty zostały zachowane i totalnie przebudowane. To znaczy tła, czyli wiadukty autostradowe w ciągu drogi zostały zbudowane na nowo. Węzeł. Wilkowo, tak? Nie pamiętam, jak przed jednej nazwy chyba były dary. Natomiast jeżeli chodzi o budę, czyli wiadukty drogowe, zostały one wzmocnione filarami betonowymi. I wzmocnione płyty nośne, oczywiście urządzenia bezpieczeństwa typu bariery nowe. Jazda tą drogą należy obecnie do przyjemności. Nie ma odczuwalnych nierówności, podskakiwań. A jak słyszy jeszcze znak? Postój. Zastanawiam się tylko, czy nieodklejenie znaku Eski jest działaniem związanym z niedbalstwem administracji drogowej, czy celowym działaniem. Bo 24 września, więc 4 dni temu, droga ta jako ekspresowa została otwarta do ruchu. I takie były anonse prasowe w telewizji. Dostęp jest do niej ograniczony, więc spełnia wszystkie wymogi drogi ekspresowej, jedno jest z nią. Stawiam na to, że jest to jednak zaniedbanie administracji drogowej. Ktoś o tym zapomniał. Chyba trzeba będzie zgłosić to. Zgłosić to. Bo teoretycznie, jeżeli to ma być droga ekspresowa, to można na niej jechać prędkością 100 km na godzinę. Jeżeli nie, o 10 km na godzinę mniej. Znowu droga dojazdowa, co pójdźwirowego. Zasiadką, a zatem wjazd na autostradę jest, na Berlinkę jest niemożliwy. Może węzłami. Pierwszy to jest Wilkowo, nie czy budowa. Budowa jest przy Hamburgu. Dobrze.
doskonałość placu budowy. Ale dzikie zjazdy mają problemy. Proszę? Tak jakby była teoretycznie możliwość otwarcia w jakimś tam czasie. Ale ja myślę, że to jest raczej dla straży pożarnej, karetek, tego typu rzeczy. Na pewno. Tajemnicą pozostanie dla mnie, dlaczego na przebiegu niektórych dróg pojazdowych są one asfaltowe, a na niektórych są one wirowe. To na przykład droga dojazdowa jest drogą asfaltową. Nie widać teraz, bo teraz będzie widać lepiej. No, to jest droga asfaltowa. No, piękne. Najazd na kolejny z wiaduktów WD. Zostały one utrzymane w tonie szaro-zielonym wszystkie. Widać, znowu droga dojazdowa jest cały czas równoległa. Podczas otwarcia był prezentowany reportaż, w którym okoliczna ludność była bardzo niezadowolona z powodu ograniczenia dostępności do Berlinki. Stwierdzili, że drogi dojazdowe są niewystarczające. Jak widać, na tych drogach dojazdowych prawie nie ma ruchu. Są za wąskie, niewystarczające, ale jak widać tutaj z autopsji, jednak na nim wcale ruchu nie ma, mimo że powinny być one wykorzystywane. Teraz, ponieważ dzikie zjazdy zostały zamknięte. Firmy się to będą budowo, czyli zjazdu na prądu. Przecież jest to bardzo wyprzedzanie. Czapa już zdążyła tak wyrosnąć, że muszę ją kosić. Zbliżamy się zaraz do węzła Kruścia. Następnym węzłem jest węzeł Kruścia. Jeszcze po raz nas czekają na mosty, jeden na rzeką Małtą. Małtą. Wszędzie Berlinka jest odgrodzona od reszty siatką drucianą. Jest to odcinek, o, warto by, do lasu wjazd. Na służbę da się też na to podać. Związane z tymi pracami, które panowie wykonywali. Most nad rzeką Bałtą. To jest odcinek, gdzie Berlinka jest odgrodzona płotem. W reportażu podkreślali rolnicy, że obecnie żyją na wsi zabitej deskami. W sensie dosłownym. To jest ten tutaj oto, ten bohater. Prawdopodobnie to jest domniemany bohater w reportażu. Na tym płotem znajduje się droga dojazdowa.
pozostałość jeszcze placu budowy bazy. Ona zostanie zlikwidowana. Jest w stadium likwidacji obecnie. Dałbym szybki zjazd w kierunku wielkiego bieżna. Charakterystyczne przystanki autobusowe z pasem wyłączania i włączania. Przed nami jest PG25? PG26. Jest 27. PG28. O, samochód poruszający się po drodze serwisowej, nie, może nie serwisowej, po drodze dojazdowej, równolegle do nas przy dojeździe do węzła Kruścia. A tu jest dawna bocznica, którą filmowaliśmy w roku 95. Dostępna tylko z drogi dojazdowej. Od węzła Kruścia do węzła Kruścia właśnie. Wyszło słońce akurat. Już zbliżamy się do węzła Kruścia. Prawdopodobnie większość samochodów opuszcza Berlinkę i ruszy się w stronę Braniewa. Bo wprawdzie jest możliwość dojechania do Braniewa, ale jest to naokoło droga trochę. Obecnie wjeżdżamy na część Berlinki, która była nieużywana poprzednio. Nowy WD28 na węzeł w Kruście. Raz pierwszy wjeżdżamy na ten odcinek legalnie po zakończeniu budowy. Przez dłuższy czas był tutaj zakaz ruchu, nawet po ukończeniu pracy. Odcinek, który został przebudowywany przez Skansen. Jedziemy legalnie, tylko przekraczamy prędkość. Obecnie wjeżdżamy na most na Pasłęku, który jest zbudowany na północnej nitce. Dlatego tutaj musiano zrobić zakręt, który jednak nie przejeżdżamy właśnie nad Pasłęku. Przejechanie tego zygzaka z prędkością 120 km jest nieproste. Obecnie Berlinka jest odbudowana na północnej jest.
A obok i są płyty jeszcze betonowe tutaj. Zamiast ten te 34 będą lepiej zawsze. Jedziemy po jezdni, która nie istniała. Nad nami istniejący już węzeł szalnie. Z prawej strony stara jezdnia. Jakby zabytek muzealny. Zbliżamy się do mostu nad Młynówką. Właśnie przejeżdżamy Młynówkę. I przejechaliśmy Młynówkę. Nadal mamy stare płyty po prawej stronie. A jesteśmy na północnej nitce. Nigdy nie istniejącej. Zbliżamy się do Szylen. Do Ła-37 budowanym po obu stron. Nie wiedzieć czemu właściwie, ponieważ teraz wracamy na południową nitkę już istniejącą. Jest to bardzo łagodny łuk. Nie wiem, to otwierać. Teraz zbliżamy się do wiaduktu WD-38, który był w ruinie, a został odbudowany. Przed nami WD-38. Właśnie go minęliśmy. Z jaką prędkością pochodniemy dawne przeszkody, które trzeba było objeżdżać kilometrami. Przed nami węzeł Maciejewo już zauważalny. Zauważymy. WK-40, czyli wiadukt kolejowy z Braniewa do Ogródkowa i węzeł Maciejewa. Ostatni węzeł przed granicą. Zaczyna się odcinek przebudowany przez Strabak. Drogowskaz, który właściwie donikąd nie prowadzi. To jednak ten pierwszy odcinek był jakościowo chyba najgorzej wykonany, prawda? Tak. Przed nami WD-42. Co to jest? Rowery na drodze ekspresowej. Rowerzysta na autostradzie. Zjawisko nadal spotykane. Przed nami jest WD-43, dawny zlikwidowany węzeł Heiligenwald-West, czyli świetla się tym kazami. Obecnie jest to węzłem, ale dróg dojazdowych tylko. Normalnie jest szczepka wyrwana na dojazd z pola tutaj. Czyli po kolei nie było.
I obecnie arcydzieło, mianowicie WD-44 i M-45 nad rzeką Panówką. Nowy łukowy most. Wybudowany na nitce północnej, stąd ten zakręt w lewo. Razem z WD-46 tworzą taką jakby trójcę. Grupę Laurtona. Jak Kopciuszek teraz wygląda stary most na Panówce. Słabo. I WD-46. Wracamy znowu na nitkę południową. A tutaj przejeżdżamy przez przepust dla zwierząt, tak? Prawdopodobnie, którego tu nie było pierwotnie. A ze względu na fakt, że przejeżdżałem przez tak zwaną ostoję na Mazurską w interwencji ekologów, trzeba było dobudować przepusty dla zwierząt chyba dwa. Duże i takie rurowe, mniejsze, chyba trzy. Nie odbudowano tylko WD-47 do Pęciszewa. Obecnie do granicy pozostało nie więcej jak 5 km. To jest drugi przepływ do zwierząt. Trzeba powiedzieć, że Strabag zrobił chyba równie dobrze jak Skanska. Jedziemy prędkością 120 km na godzinę, a wydaje mi się, że jedziemy bardzo wolno. Z przodu widać już w perspektywie punkt odprawy granicznej Brzechotki. Mosta do Maza. Pytanie, czy ten zakaz na ten dalej jest? Nie, nie ma. Wjeżdżamy na odcinek dwujezdniowy, zrobiony prawdopodobnie, żeby rozładować kolejki oczekiwań ludzi, którzy oczekują do, będą oczekiwać do punktu odpraw. Też można zawrócić, mam nadzieję. Można, można. Stąd też trzy pasy. Czy musieli pojechać pod północę? Nie, nie mam nadziei. Trzeba. Na mnie punkt odpraw graniczny. Tam jak się ten mruczek zaczyna. Zbliżamy się już do finału naszej, tak, naszej relacji. Proszę bardzo. Tutaj jest. Nawrotka. Proszę się zatrzymaj troszeczkę. Tak, to jest punkt odpraw granicznych. Zachodki. Mamonowo. I to wszystko. Musimy zawrócić niestety, bo jeszcze nie można przejechać przez granicę. Rosjanie nie ukończyli swojego przejścia granicznego. Możemy tylko popatrzeć. Tu jest znak droga ekspresowa i województwo warmińsko-mazurskie. Jedziemy już z powrotem.
będziesz, Piotrze, dalej filmować? Co? Nie, ja tylko do umazu. Trzeba nadmienić, że poprzedni film był kręcony zupełnie w innych warunkach geopolitycznych. Mianowicie były snute koncepcje, żeby włączyć obwód kaliningradzki w system jakiś europejski. Niestety to się nie udało. Obwód kaliningradzki pozostaje częścią Rosji i pozostaje obszarem o znaczeniu militarnym w zamyśle generalicji rosyjskiej. Natomiast Polska się o tyle zmieniła, że sytuacja Polski, że jest ona obecnie członkiem Unii Europejskiej oraz Układu Schengen oraz członkiem NATO. A zatem ta granica jest zarówno granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, jak i obszaru Schengen. Tu dopiero od Lizbony po raz pierwszy rozpoczyna się kontrola graniczna. Rozpocznie się kontrola graniczna. Niestety nie możemy pojechać tamtędy Berlinką. Nie możemy nawet zrobić zdjęć obszarów nadgranicznych, albowiem zgodnie z zarządzeniem wojewody jest to zakazane. Teraz zjeżdżamy. Stary zjazd. Do Grzechotek. Nie wiem, czy... To z, nie wiem, czy staniemy, czy zawrócimy. Łączasz już, prawda? Może pod Omazę podjedziemy, pod most. Zmuczyliśmy pod mostem. Tak jest. Teraz jechaliśmy na drogę z Grzechotek do Żelaznej Góry. I możemy zobaczyć, jak... Może tutaj na tej zdawa do Państwa Kowalików. Jak ogromną konstrukcję jest most nad Omazą. Właściwie wielkość tej rzeczki, która jest malutkim potokiem. Nie ma się nijak do wielkości tego mostu. Mija na tym momencie bardzo głęboki godzin. Wjeżdżamy na drogę dojazdową, tak zwaną. Możemy nią dojechać do węzła Maciejewo. Ale my na razie sobie tutaj przyjedziemy jeszcze raz. To pół baterii się jest. Dlatego też Berlinka nie będzie, nie przejmie, z powodu właśnie wcześniej wskazanych, Berlinka nie stanie się drogą tranzytową na wschód do państw bałtyckich. Prawdopodobnie będzie to droga 6. To co, dziękujemy za relację, za komentarz. Był bardzo profesjonalny. Myślę, że w najbliższym czasie, kiedy tylko zostanie otwarte przejście, również udamy się w kierunku północnym, czyli do Kaliningradu, aby kontynuować nasze dzieło, które rozpoczęliśmy wiele lat temu. Dziękujemy.